Nagrywa się? No jak, dawaj Vincent! Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym Państwa zaprosić na nowy film zielonogórskiej z tej grupy filmowej. A w roli głównej występuje oczywiście niezawodna i ta amfetamina. Co myślałeś, kiedy to wciągałeś? Film, że życie ma sens, Grzegorza Lipca zdobył Grand Prix tego zakończonego w Koszalinie 20. Międzynarodowego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. O nagrodę Jantara walczyło 13 polskich i 5 zagranicznych filmów. Mógłbym też krótko skwitować, gdybyśmy naprawdę grali podczas realizacji tego filmu, to nigdy byśmy go nie skończyli, bo brak szczęśliwego zakończenia to... Jak myślisz, dlaczego grzech jest atrybutem dojrzałości? Czego oczekujesz od pustego pokoju? Prowadzę Lwowskie Lato Filmowe, mam do czynienia z profesjonalnym polskim kinem i takich tłumów w Zielonej Górze na projekcjach filmowych, tychże filmów z Kaj Piastowski ja na żadnym polskim filmie nie widziałem. Że życie ma sens, najnowszy film Grzegorza Lipca i grupy Kaj Piastowskie. Z jednej strony osobiście nie lubię tego filmu, bo odgrywałem tam osobę, która w głupi i autodestruktywny sposób niszczy swój talent. Osobowość socjoapatyczna, a znacznie upośledzająca zdolności adaptacyjne, uzależnienie od środków odurzających w fazie ostrej. Z drugiej jednak strony mogę wraz z moimi przyjaciółmi, z którymi robiłem ten film, być dumny, bo efekty okazały się przerosnąć nasze oczekiwania. Postanowiliśmy nagrodzić przede wszystkim ogromną szczerość, prostotę tej opowieści i to, że ta opowieść jest wstrząsająca. Tak wstrząsającego filmu nie było na tym festiwalu. Tak naprawdę nie o nagrody tu chodzi, ale o to, że zdarzają się takie sytuacje, jak na przykład ta, którą przeżył Grzegorz Lipiec. Podczas prezentacji na festiwalu w Krakowie wychodzi z sali, na schodach siedzi dziewczyna, płacze. Grzesiu podchodzi do niej, pyta, co jej jest, a ona odpowiada: jak to się stało, że czytałeś mój pamiętnik? Nagrodzony film opowiada o grupie przyjaciół, dla których realizacja amatorskich filmów jest sposobem na przezwyciężenie prowincjonalnej nudy. Wśród nich pojawia się jednak kolega z sąsiedztwa, który oprócz imprez techno proponuje im także eksperymenty z narkotykami. Historia opowiedziana przez nas w filmie to kolaż zdarzeń i sytuacji, które obserwowaliśmy wśród naszych dalszych i bliższych znajomych. Pamiętam, jak kilkanaście lat temu zaczynaliśmy właśnie przy tym osiedlowym trzepaku. Mieliśmy swoje marzenia. Pewnego dnia, siedząc jak zwykle przy trzepaku, wpadli na pomysł nakręcenia filmu. Ten ostatni dzień, będziemy dniem pierwszym, a ten pierwszy dzień, będziemy dniem ostatnim. Następuje wręczenie nagród.